Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Jarosław Suchoples. Jestem samodzielnym pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wiweskele, Instytutu Muzyki, Sztuki i Badań nad Kulturą. W latach 2017-2019 miałem zaszczyt być ambasadorem Rzeczpospolitej Polski w Finlandii. Może to dla ambasadora nie jest, nie był najlepszy czas, ale próbowałem. Próbowałem zrobić tyle, ile było można dla dobra relacji polsko-fińskich. Nawet mi się chyba parę rzeczy udało zrobić. Proszę Państwa, e, Pani Profesor Pańków e, poprosiła mnie, żebym przygotował dla Państwa e, wykład dotyczący Finlandii. No, w tej chwili jest dosyć modny temat. Można powiedzieć, że po e, no, latach zajmowania się Tematem dosyć niszowym, a zajmuję się historią Finlandii od lat no, ponad 30. A wreszcie trafiłem na, na swoje 5 minut. No chyba rzeczywiście tak jest. Bardzo dziękuję pani profesor za zaproszenie i za możliwość spotkania z państwem. No i cóż, no, przystąpmy do, do rzeczy. Finlandia między Rosją, między Szwecją a Rosją od czasów Piotra Wielkiego po współczesność. Rzeczywiście jest tak, że ta Finlandia to relatywnie niewielki kraj, chociaż powierzchnia jego jest większa niż Polski, no ale z kolei liczba ludności rzeczywiście niewielka. To naj, najsłabiej zaludniony kraj w Europie który na przestrzeni swoich dziejów, może inaczej, którego dzieje uzależnione były od tego podwójnego sąsiedztwa, od sąsiedztwa ze Szwecją i sąsiedztwa z Rosją. Tutaj przygotowałem dla Państwa taką ilustrację pokazującą, jak właściwie zmieniały się granice tej Finlandii z tego. Z tej, z tej planszy, z tego właściwie diagramu wynika dosyć, dosyć jasno, że ta, przez wiele set lat losy Finlandii były związane z kwestią rywalizacji pomiędzy Królestwem Szwecji a Imperium Rosyjskim. I jeszcze zanim, już nawet w czasach, zanim Imperium rosyjskie powstało jako jednolity twór państwowy czy polityczny, bo te pierwsze um, nie tyle kontakty, co uwikłanie w rywalizację Szwedów, jeszcze może nie z Rosjanami, a z Rusinami, miało miejsce już w średniowieczu. Zresztą, jeśli E, skoncentrować się na sprawach nie tyle politycznych, co kulturalnych, to może warto w tym miejscu przypomnieć, że e, pierwsze dokumenty, nawet, nawet nie dokumenty, ale pierwsze teksty w języku fińskim wcale nie były zapisane język, e, alfabetem łacińskim, ale cyrylicą. E, właśnie mamy takie przykłady takich tekstów zapisanych na korze. Brzozowej e, z czasów średniowiecznych. No właśnie e, to pokazuje, że ta Finlandia wcale nie musiała e, wejść w krąg e, cywilizacji zachodniej. Była szansa, że stanie się e, częścią e, kręgu cywilizacji tej bizantyjskiej, ruskiej, później rosyjskiej. E, nie stało się tak ze względu na to, że. W tym okresie e, późno i m, pierwszych dziesięcioleci, stuleci czasów nowożytnych, e, Rusja, a później Rosja no, nie, miały, nie miały możliwości. E, Uchwycenia tej Finlandii swoją żelazną ręką. Wtedy w basenie Morza Bałtyckiego, szczególnie w jego północno-wschodniej części, dominowało Królestwo Szwecji. No i dlatego ostatecznie, mówiąc w wielkim skrócie, Finlandia stała się częścią Królestwa Szwecji, weszła w ten zachodni krąg cywilizacyjny. Zresztą tutaj można jeszcze dodatkowo e, przypomnieć, że e, Finlandia e, no, stała się tym, e, tą częścią Szwecji nie na takiej zasadzie, jak nam to się wydaje, często, że Szwecja Finlandię okupowała. Finlandia była po prostu integralną. Częścią Królestwa Szwecji, no na takiej samej mniej więcej zasadzie, z pewnymi oczywiście różnicami. No na przykład jak Mazowsze było częścią Królestwa Polski. Także mówienie o tym, że Finlandia była pod, zabor, pod zaborem szwedzkim, czy pod szwedzką okupacją nie ma żadnych podstaw. Tak po prostu nie była. To była po prostu część. Królestwa Szwecji, fińskie ziemie Królestwa Trzech Koran. My jednak przede wszystkim będziemy mówili o tych czasach nowożytnych, o tych czasach, które w północno-wschodniej, bardziej wschodniej niż północnej części regionu Morza Bałtyckiego. Przepraszam Państwa za pokazywanie, ale niestety jestem alergikiem. A wiosna się zbliża które zaczęły się wraz z przekształceniem Rosji w imperium przez cara Piotra I, Piotra Wielkiego. Można powiedzieć, że Jednym z, najbardziej, um, najważniejszych, jednym z najważniejszych momentów tej całej opowieści jest rok 1703, kiedy car Piotr ufundował twierdzę św. Piotra i Pawła um, u ujścia Neby, kiedy zapoczątkował budowę swojej nowej stolicy, czyli Sankt Petersburga. Dlaczego ten moment jest tak istotny? Ano, dlatego jest tak istotny, że w ten sposób car stworzył pewien geopolityczny fakt. Po pierwsze, uczynił z Rosji państwo rzeczywiście bałtyckie. Po drugie, była to oczywista demonstracja celów Rosji. 1703 rok to moment, którym toczy się Wielka Wojna Północna. Rosja, Rosji udało się, czy wojskom rosyjskim udało się zająć tereny pomiędzy dawną, wschodnią granicą Królestwa Szwecji. Myślę, że tutaj można, wrócimy na moment do tej mapy. Proszę spojrzeć na tę mapę z roku 1617, czyli na tę tutaj drugą. Proszę zobaczyć, jak daleko Królestwo Szwecji sięgało na wschód, nie mówiąc już o Obszarach dzisiejszej Estonii, czyli północnej Inflanty. I proszę porównać to z mapą z roku 1721, czyli z czasu, z momentu, kiedy został zawarty pokój w Nyszczad, czyli po fińsku Łus i Kaupunki, kończącym wojnę, Wielką Wojnę Północną. Rosja zdobyła te wschodnie tereny Królestwa Szwecji, podbiła Estonię usadowiła się nad Bałtykiem, ale dlaczego 1703 rok jest yy, ważny jako tworzenie pewnego faktu geopolitycznego? Ponieważ dopiero w roku 1721 z yy, prawną międzynarodowego punktu widzenia ro, yy, te tereny, na których Piotr Wielki ufundował Sankt Petersburg, weszły formalnie rzecz biorąc yy, w granice yy, Rosji. Czyli w roku 1703 CAR zdecydował o tym, że on zbuduje swoją stolicę na terenach, które jeszcze formalnie były terenami szwedzkimi. I tu mamy dodatkową demonstrację. CAR pokazuje, jakie są właściwie cele jego państwa. A celem jego państwa było odsunięcie Szwecji na zachód. Stworzenie tej stolicy cesarstwa nad Bałtykiem. Przez co e, Rosja stawała się państwem bałtyckim. E, I te dwa elementy tworzyły ten nowy geopolityczny fakt. Skoro tam ma się znajdować stolica cesarstwa, to znaczy, że Rosja z tego nie zrezygnuje. To znaczy, że zrobi wszystko, żeby usadowić się tam na, na stałe. A to ma, miało e, swoje daleko idące konsekwencje również dla ziem. Fińskich. Ja tutaj też przygotowałam dla Państwa taką niewielką mapę, żeby mogli Państwo zobaczyć, o jakim obszarze my tak naprawdę mówimy. Ile to jest kilometrów w, 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 realnej, w realnej rzeczywistości. Wiedzą Państwo, jak studentom każe napisać jakiś tekst albo sam. Podchodzę do pisania jakiegoś tekstu, to najpierw się zastanawiam, ile tam właściwie miałoby mieć stron. Bo tutaj i te, podobnie jest z tą mapą. Najpierw zdajmy sobie sprawę z tego, o czym my właściwie mówimy, o jakim terytorium, o jakich odległościach, co tutaj wchodzi w grę pod tym względem geograficznym. E, który ma wielki wpływ na myślenie o polityce tego regionu. Jak Państwo widzą, to nie jest jakiś wielki region. Ze Sztokholmu do Sankt Petersburga to jest niecałe 700 km w linii prostej. Z Finlandii do dzisiejszej Finlandii do, do Szwecji no to jest też jakieś tam niecałe, no trochę więcej niż 250 km. Także można powiedzieć, że ten, ten region, czy ta część regionu Morza Bałtyckiego to nie jest jakiś bezkres. To jest, to jest teren jakoś tam ograniczony, na którym ścierały się i ścierają się wciąż interesy wielu państw, które muszą się same ze sobą jakoś poukładać. Tak, po tej wojnie, wielkiej wojnie północnej, kiedy Finlandia, kiedy przepraszam, kiedy Szwecja zostaje odepchnięta na zachód, kiedy Rosja usadawia się mocno nad Bałtykiem, e, mamy do czynienia z dalszymi próbami ekspansji rosyjskiej, ale równocześnie z próbami e, zapobieżenia jej, czy, czy może nawet odwrócenia Sytuacji przez Szwecję. I z tego wynikają dwie dalsze wojny, bo w XVIII wieku mamy trzy wielkie wojny pomiędzy Rosją a, 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 a Szwecją. No, ta pierwsza, o której już mówiłem, to była największa, czyli lata 1700-1721, kiedy, kiedy Rosja jest jednym ze zwycięzców Wielkiej Wojny Północnej. Kiedy rozprzestrzenia swoje panowanie na wschód, no również de facto nad Polską. Później mamy następną wojnę w roku 1741. Ona jest stosunkowo krótka, ale jak Państwo popatrzą na, na tę mapę, którą przygotowałem w prawym górnym rogu planszy, to yy, spostrzegą Państwo, że Rosja dokonuje dalszej ekspansji, yy, że, za, że znowu próbuje przesunąć tę granicę na wschód. Dlaczego Rosja tu upiera się na, na tę Finlandię? To wynika z ze stworzenia geopolitycznego faktu, czyli z istnienia Sankt Petersburga, bo od tego czasu w rosyjskiej, tak. w rosyjskiej doktrynie, Wojskowo-politycznej, bardziej, bardziej tej militarnej nawet niż politycznej, ale z tych spraw militar z tych spraw politycznych wynikają sprawy militarne i vice versa, więc są to sprawy, których nie można rozdzielić, pojawia się element myślenia o bezpieczeństwie nowej stolicy cesarstwa. Jeśli stolica cesarstwa, Sankt Petersburg usytuowany w najdalszym wschodnim zakątku Morza Bałtyckiego ma być bezpieczny. Jeśli Rosja ma mieć bezpieczne wyjście na Bałtyk, to samo stworzenie tego miasta, samo sam fakt, że Rosja ma dostęp do Bałtyku to za mało. Trzeba zapewnić miastu bezpieczeństwo i a Rosji bezpieczny dostęp do Morza Bałtyckiego i w myśleniu rosyjskim o Bezpie własnej polityce bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego pojawia się taki element, który, który można opisać w ten sposób. Jeśli Petersburg ma być bezpieczny, jeśli Rosja ma mieć bezpieczne wyjście na Bałtyk, to tylko wtedy, kiedy państwo to będzie panowało zarówno nad południowymi, jak i północnymi brzegami Zatoki Fińskiej. Południowe brzegi Zatoki Fińskiej udało się Rosjanom opanować już w czasie Wielkiej Wojny Północnej. Estonię opanowali, czyli inflanty, północne inflanty. Natomiast pozostaje kwestia, co tutaj zrobić, jeśli chodzi o te brzegi północne. No, bo jeżeli mamy zrealizować tę politykę, mówię o Rosjanach, no to trzeba Szwedów dalej. Odepchnąć na wschód, opanować ile się da tych fińskich brzegów e, Zatoki Fińskiej. No i właśnie t, e, dlatego wybuchła wojna e, lat 1741-1743. E, Szwedom nie udało się wtedy obronić, zresztą to jest ten okres, kiedy Szwecja jako mocarstwo regionalne, regionalne wyraźnie słabnie. W Rosji udaje się przesunąć dalej granicę na wschód, w jej w skład w skład jej terytorium wchodzą m.in. takie miasta jak Lappenranta, czyli Wilmanstrand, jak Hamina, czyli Frederiksham no i tutaj można powiedzieć, że to dziedzictwo Piotra Wielkiego zaczyna być, jakoś tam przez jego następców zostało podjęte i zaczyna być realizowane. Ale w roku 1788 mamy do czynienia z ostatnią właściwie próbą, podjętą zresztą bardziej ze względów wewnątrz politycznych niż innych, podjętą przez Szwecję odwrócenia tej tendencji. W czasie tej wojny mamy dwie wielkie bitwy morskie w Zatoce Wyborskiej, w jednej z nich bierze udział po 500 okrętów z każdej strony. To była naprawdę olbrzymia bitwa Szwedziłą. Wygrywają. Na lądzie im szło gorzej, bo już nie mieli, ich armia nie miała tej siły, co na przykład w wieku XVII. Szwecja no, boryka się z rozmaitymi problemami i demograficznymi, i finansowymi, i strukturalnymi, jeżeli chodzi o samą strukturę władzy. Także nie ma mowy o koordynacji tych działań. A przynajmniej pełnej koordynacji tych działań na morzu z działaniami na lądzie. I w gruncie rzeczy ta wojna kończy się pewnym kompromisem, ponieważ szwedom nie udało się wyzyskać tego sukcesu na, na morzu. Na lądzie im szło gorzej, dochodzi do zawarcia kolejnego, kolejnego pokoju. I granica wprawdzie nie zostaje przesunięta ani na wschód, ani na zachód, ale Szwedom udaje się wydostać spod takiej rosyjskiej kurateli, która została ustanowiona właśnie po tej wojnie 1741-1743, gdzie Rosja rezerwowała sobie prawo mieszania się de facto w szwedzkie sprawy wewnętrzne, trochę tak jak w przypadku. Naszego nieszczęsnego kraju. I, do, I przez pewien czas, po roku 1790, dokładnie przez 18 lat, panuje na tej granicy względny spokój. Rosja godzi się, z tym, że znaczy dla Rosji najważniejsze jest to, że granica nie została przesunięta, Szwedom udało się jakoś tam ten uścisk żelaznej rosyjskiej ręki przynajmniej poluzować. Nadal panują nad, nad Finlandią. Królestwo Szwecji wygląda de facto tak, jak wyglądało wcześniej czyli te dwie części ziemie szwedzkie i ziemie fińskie. No i czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Teraz, no właśnie tak mniej więcej tutaj widzimy jak wyglądało Królestwo Szwecji około roku 1700. No jeżeli jeżeli tutaj odetniemy tę część, która przepadła w wyniku Wielkiej Wojny Północnej, w wyniku tych dwóch dalszych wojen, to właściwie e, granica Szwecji, e, wschodnia granica Szwecji, no, przebiega mniej więcej w ten sposób. Czyli widzimy, że dalej no, jest to dosyć potężny kraj, jeżeli chodzi o, o e, obszar. No, trzeba pamiętać, że. Każdy z jego części, czyli i Szwecja, ta właściwa i Finlandia, jest większa od dzisiejszej Polski. Natomiast na początku XIX wieku, w czasie wojen napoleońskich, dochodzi do istotnych zmian sytuacji, jeżeli chodzi o położenie, o położenie Finlandii. To znaczy, tutaj decydujące, decydujące są lata, powiedzmy, między rokiem 1800 a 1807. Szwecja spróbowała sprzymierzać się z Wielką Brytanią, co oczywiście bardzo nie spodobało się Napoleonowi. Kiedy rozbił w roku 1805 Prusy, kiedy. Kiedy w 805-806 Prusy, kiedy e, pokonał Austrię, kiedy e, no nie udało mu się rozbić e, Rosji, ale doprowadził do, do wkroczenia wojsk e, francuskich na właśnie nad, nad Bałtyk. Armie francuskie pojawiają się nad brzegami Morza Bałtyckiego dochodzi do e, zawarcia e, w 1807 roku Traktatu w Tylży, który jest swego rodzaju kompromisem, ale również e, swego rodzaju e, o, o tym będziemy jeszcze mówić, e, traktatem, w którym mocarstwa, nie oglądając się na państwa mniejsze, nakreślają, e, nakreślają e, swoje. E, Strefy wpływów w regionie Morza Bałtyckiego. Ponieważ Napoleon e, uważa, że tym Szwedom trzeba pokazać, gdzie jest ich miejsce, za, za to, że próbowali, próbowali e, działać przeciwko niemu w zmowie z, ze znienawidzonymi Anglikami, a Napoleon mówi cesarzowi Aleksandrowi mniej więcej tak, słuchaj, dobrze, musim, musimy tutaj się jakoś ułożyć między sobą ja nie będę wysyłał armii do, do Szwecji, żeby zrobić z, z tymi Szwedami porządek, ty się nimi zajmij. Dwa razy tego Aleksandrowi nie trzeba, było, nie trzeba było powtarzać z powodów tych, o których mówiłem wcześniej. Dla niego jest to doskonała okazja, by zająć Finlandię i wypełnić to, to ten testament Piotra Wielkiego, to znaczy opanować dla Rosji północne brzegi Zatoki Fińskiej i tak się rzeczywiście dzieje. W czasie wojny, e, względnie krótkotrwałej, lat 1808-1809, e, będącej inwazją rosyjską na Królestwo Trzech Koron, dokonał się zabór w Finlandii przez Rosję. Traktat pokojowy we Frederiksham, czyli w dzisiejszej Haminie, e, a to też... E, też yy, yy, przypadkowy ale jednak symbol zawarty 17 września 1800, oczywiście, a nie 1909 roku. Przepraszam za pomyłkę. To jeden właśnie z najczarniejszych dni w historii Szwecji. Dlaczego? Dlatego, że Szwecja traci właściwie połowę swojego terytorium. Musi zgodzić się na to, że Finlandia stanie się częścią Cesarstwa Rosji. O. Czym wobec tego jest wiek XIX? Dla Finlandii, wbrew pozorom, jest to czas no, początkowo e, pewnego przyzwyczajenia się powiedziałbym, do odgrywania nowej roli. E, Finlandia nie została bowiem wcielona do Rosji e, wprost, ale z jej terytorium został utworzony, e, zostało utworzone autonomiczne wielkie księstwo. Jaki był właściwie autonomiczne Wielkie Księstwo, które formalnie rzecz biorąc z Rosją połączone było tylko Unią Personalną? To znaczy, car Rosji w Finlandii nie był carem Rosji, tylko Wielkim Księciem. E, e, Finlandia zachowuje swoją konstytucję, czyli tak zwaną szwedzką formę rządów. E, na jej obszarze nie ma Rozprzestrzeniania się wpływów, a przynajmniej w jakiejś większej skali kościoła prawosławnego, Finowie zachowują swoją luterańską wiarę, co też, będzie, co też ma bardzo duży wpływ na poczucie ich odrębności, ale także na przykład na rozwój ich systemu edukacji o czym tutaj nie mam zbyt wiele czasu, by o tym Państwu powiedzieć. Ale generalnie rzecz biorąc, Finlandia zachowuje, może inaczej nie zachowuje. Ona, ona po raz pierwszy ma określone swoje granice, po raz pierwszy wytwarza się to poczucie rzeczywistej odrębności, bo w, w ramach Królestwa Szwecji e, ziemie fińskie nie, cieszy, nie, nie, nie cieszyły się jakąś e, specyficzną odrębnością. One miały te same. Ten sam status, te same prawa i obowiązki mieszkańcy, co, co mieszkańcy innych regionów Szwecji. Wprawdzie w wieku XVI pojawia się w tytułaturze królewskiej szwedzkiej coś takiego jak wielkie, Wielki Książę Finlandii, ale to był tytuł troszeczkę ukuty ze względów propagandowych. No bo proszę, proszę sobie wyobrazić, kiedy taki król Szwecji e, z dynastii Wazów, e, królestwa, e, które po e, Unii Kalmarskiej właściwie e, jako samo, samodzielny byt w czasach nowożytnych pojawił się nie aż tak dawno. E, a dynastia Wazów no, też była dynastią stosunkowo młodą. I proszę sobie wyobrazić, kiedy na przykład taki król Szwecji. Miał rozmawiać z królem Polski. I kiedy przedstawiano takiego króla Polski, to to był król Polski, wielki książę litewski, ksi książę taki, 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 taki i taki, taki. A ten król Szwecji był po prostu królem Szwecji. No, trzeba było tych tytułów trochę dodać. No i jednym z takich tytułów był właśnie wie wielki książę Finlandii. On później e, stał się tytułem e, następcy tronu e, szwedzkiego. Natomiast praktycznych skutków nie miało to właściwie żadnych, Finlandia po prostu była częścią Królestwa Szwecji, a dla tych, którzy upieraliby się na przykład przy tej kwestii, że, że Finlandia była okupowana przez Szwecję, to może podam taki przykład, że kiedy posłowie ziem fińskich na ogół chłopi przepraszam, w czterostanowym szwedzkim parlam parlamencie w tej w tej kurii, która, która, która reprezentowała chłopów, się pojawiali w Sztokholmie. Stolicą Finlandii był Sztokholm. Tu następna sprawa wielu uważa, że to było Turku jako największe miasto w Finlandii, ale Turku było tak naprawdę tylko siedzibą diecezji i sądu apelacyjnego. Politycznie tak naprawdę stolicą Finlandii był Sztokholm, tak jak całego państwa. No więc Kiedy ci posłowie chłopcy przybywali do Sztokholmu, a przecież oni języka szwedzkiego nie znali, no to król Szwecji co robił, wynajmował dla nich specjalnego tłumacza po to, żeby umożliwić im e, aktywny udział w obradach szwedzkiego parlamentu. Więc taki to był właśnie ucisk Szwedów e, nad Finlandią w tych wiekach, powiedzmy, w wieku XVI, XVII, a XVIII. Natomiast co dzieje się tutaj w, z Finlandią w wieku XIX? No, tak jak mówię, Finlandia zaczyna cieszyć się tą swoją autonomią. No po raz pierwszy jest wyraźnie wydzielona jako pewien byt polityczny, z wyraźnie określoną przede wszystkim tą wschodnią granicą, no bo granica zachodnia była jednocześnie granicą <laughs> imperium. Imperium Rosyjskiego. Przepraszam. A w drugiej połowie wieku XIX, już po, po, po wojnie krymskiej, o której za chwilkę Państwu troszeczkę szerzej opowiem, czyli po roku 1863, tu zbieżność dat z Polskim Powstaniem Styczniowym nie jest przypadkowa, zaczyna się rzeczywiście cieszyć taką autonomią. Praktyczną. To znaczy, zaczyna być często zwoływany, regularnie zwoływany fiński parlament, zaczynają no, władza nad Finlandią faktycznie jest w rękach rządu zwanego senatem, nie mylić z naszym senatem, na przykład, który jest po prostu wyższą izbą parlamentu. Rząd Finlandii nazywał się senatem, w którego skład wchodzą Finowie. Nawet namiestnikiem rosyjskim w Finlandii zazwyczaj był jakiś arystokrata pochodzenia fińsko-szwedzkiego. Także Finlandia, rządy Finlandii znajdują się w fińskich rękach. Ceną za to jest lojalność wobec, wobec Rosji, co z czym Finowie nie mieli wielkiego problemu. Wręcz przeciwnie, byli wiernymi poddanymi Wielkiego Księcia, czyli Cara. Natomiast, co tutaj działo się w tym kontekście międzynarodowym? Rosja uzyskuje granice ze Szwecją. Cały ten obszar Finlandii jest pod jej kontrolą. Pod jej kontrolą znajdują się nawet Wyspy Alanskie, może tu Państwu pokażę, to jest ten archipelag, znajdujący się na, na środku, na skrzyżowaniu szlaków wiodących w głąb Zatoki Botnickiej, w głąb Zatoki Mińskiej. Proszę też zwrócić uwagę, jak, jak daleko ulega przesunięciu miejsce, gdzie znajdują się ostatnie rosyjskie garnizony. Nagle one znajdują się około 120-130 kilometrów od Sztokholmu. I proszę porównać to z sytuacją wcześniejszą, to znaczy sprzed e, powiedzmy, wojny północnej czy, z, czy w ogóle z wieku XVIII. Wtedy granica rosyjsko-szwedzka przebiegała w, w podobnej odległości, ale od Sankt Petersburga, czyli doszło do odwrócenia. Odwrócenia sytuacji. To teraz, teraz bardziej Sztokholm jest zagrożony przez, przez wojska rosyjskie niż Sankt Petersburg przez wojska szwedzkie. Znaczy Sankt Petersburg już w ogóle nie jest zagrożony przez, przez wojska szwedzkie. Dochodzi do całkowitego odwrócenia sytuacji. No w, tym, w, tej, w tej konfiguracji oczywiście to panowanie nad Finlandią jest z rosyjskiego, ale i ze szwedzkiego. Znaczy z rosyjskiego punktu widzenia jest kluczowe, natomiast dla Szwecji tworzy to, to zagrożenie. I z tego też zaczynają się zdawać sprawę inne mocarstwa, przede wszystkim Wielka Brytania i Francja. W czasie, w czasie wojny krymskiej, przegranej przez Rosję, my często zapominamy o tym, że ta wojna nie toczyła się tylko właśnie w regionie Morza Czarnego, ale i drugim frontem było Morze Bałtyckie. Na Bałtyk wpływa flota rosyjsko-francuska. Aktywnie zajmuje się zniszczeniem budowanej, nigdy nieukończonej twierdzy na Wyspach Alanskich, rosyjskiej twierdzy w Bomarsundzie. Tu mają Państwo jej, jej, jej e, zdjęcie, zdjęcie, projektu, powiedzmy, bo on, ta twierdza nigdy nie została ukończona. I w, kiedy w 1856 roku. Albo jeszcze jedna uwaga wcześniej. Właśnie w czasie tej wojny krymskiej Finowie pokazali, że są wiernymi poddanymi Cara. Oni sobie to wyraźnie przekalkulowali. To znaczy, to jest kalkulacja polegająca na tym. Jeżeli będziemy częścią Szwecji, to jesteśmy po prostu zwykłą prowincją. Jeżeli jesteśmy częścią Rosji, to jesteśmy wielkim księstwem z, z własną autonomią. A, I w czasie. Czy, po wojnie krymskiej zostają podpisane dwa dokumenty. Pierwszy dokument to jest oczywiście pokój, traktat paryski, który kończy tę wojnę. Ale jest jeszcze jeden dokument, o którym często się też zapomina, czyli konwencja alanska, która e, określa, że e, wyspy alanskie mają pozostać archipelagiem zdemilitaryzowanym. To znaczy, mocarstwa zachodnie, można powiedzieć e, Przedstawiły taki oto punkt widzenia. My rozumiemy, że Rosja ma swoje względy bezpieczeństwa. Rozumiemy, że już Car Piotr I chciał panować nad Zatoką Fińską. Wszystko w porządku, dobrze. Finlandia jest częścią Cesarstwa Rosyjskiego. Ale dalsza ekspansja jest niemożliwa, ponieważ zagrasza interesom innych państw, właśnie również naszym interesom. Także e, wyspy alandzkie, okej. Okay. Niech formalnie należą do, do Rosji, ale tam rosyjska armia nie może już stacjonować. Natomiast, jeżeli chodzi o Szwecję, to wojna krymska miała również spore znaczenie, ponieważ w jej początkowym okresie doszło w Szwecji do eksplozji wręcz nastrojów nacjonalistycznych. A, że jest to wspaniała okazja do wzięcia rewanżu na Rosji za rok 1808-1809, że my tutaj odbijemy Finlandię, zaczęto formować oddziały ochotnicze. Proszę sobie wyobrazić, że doszło do sformowania 100 tysięcznego korpusu ochotników gotowych do walki z Rosją. A również król Szwecji opowiadał się za, za przystąpieniem. Szwecji do koalicji antyrosyjskiej, ale rząd ostatecznie zdecydował, że, że nie, że e, być może Rosja przegra tę wojnę, no, jeszcze decyzję podejmowano przecież w czasie jej trwania, e, ale wtedy zostanie zawarty jakiś pokój. Mocarstwa się między sobą dość doskonale dogadają, ale my z naszym sąsiedztwem, z Rosją zostaniemy. Jeżeli nawet uda nam się odbić Finlandię, to może to być źródłem, e, bardziej źródłem e, problemów niż powodem do chwały. Do chwały być może tylko chwilowej. Bo Rosja raczej nie zrezygnuje w dłuższej, e, w dłuższej perspektywie z nad ziemiami fińskimi, z powodów, o których już, o których już e, Państwu mówiłem. E, I wojna krymska to jest taki drugi kluczowy moment w tej najnowszej. O, nowożytnej historii Finlandii, e, przepraszam, Szwecji, Szwedzi tutaj się po prostu pogodzili z tym, że z tą utratą Finlandii. Trudno przegraliśmy a lepiej zachować neutralność niż, niż wikłać się w nowy konflikt z Rosją, którego rezultaty są nieznane i które wcale nie muszą być dla nas korzystne. Chciałbym tu też Państwu pokazać, jak sytuacja w regionie Morza Bałtyckiego kształtowała się w latach już po wojnie krymskiej, w latach 1871-1914. No dlaczego, dlaczego wybrałem tutaj rok 1871. No Dlatego, że jest to rok zjednoczenia Niemiec. I wtedy e, możemy już spojrzeć na, na tę mapę po zjednoczeniu Cesarstwa niemie niemieckiego. E, jak, jaka tu jest sytuacja przez tych e, 40 parę lat? Ano taka, że właściwie w regionie Morza Bałtyckiego o wszystkim decydują dwa mocarstwa: Rosja i Niemcy. Po, oprócz tego mamy jeszcze tylko dwa państwa: Szwecję i Danię. Obydwa. Państwa, które kiedyś były mocarstwami, można tu dyskutować czy, czy mniej, czy bardziej regionalnymi, ale które zostały pozbawione już tej roli i one tutaj zdają sobie ich władzę i społeczeństwa z tego, co się z nimi stało. One tutaj Rosji i Niemcom nie zamierzają przeszkadzać, one się koncentrują na modernizacji własnych państw. Także sytuacja w regionie Morza Bałtyckiego jest jasna, stabilna. Wiemy, co się dzieje, i, i z punktu widzenia I Petersburga i Berlina, ona jest najbardziej korzystna. Natomiast proszę też zwrócić uwagę, jak ta sytuacja zmieniła się w roku 1900, w latach powiedzmy 1918, 1919, 20, 21. Jeśli porównamy tę mapę z tą mapą, no to mamy tutaj. Fundamentalne zmiany. Po pierwsze, Rosja znowu zostaje odepchnięta na wschód i to bardzo daleko. Granica, granica fińsko-rosyjska, radziecka przebiegała w odległości 3, zaledwie 35 km od centrum, już teraz nie Petersburga, nie Piotrogrodu, ale Leningradu. A tak więc to wszystko, co Rosjanom udało się zdobyć w, w czasach wcześniejszych, oni tracą. Natomiast, jeżeli chodzi o Niemcy, no również Niemcy zostają zostają odepchnięte na Zachód. No co prawda zostaje ta wyspa Prus Wschodnich, ale wiadomo, że ta sytuacja jest niewygodna. Natomiast tutaj również Rosja traci panowanie nad swoimi terenami nad. Na, na południowych, u południowych brzegów Zatoki Fińskiej i dalej, czyli nad Estonią, na, nad Łotwą, no również nad Litwą. Rosja zostaje całkowicie, właściwie niemal całkowicie wyeliminowana z regionu Morza Bałtyckiego co jest nie do przyjęcia dla, dla rosyjskich, radzieckich przywódców, ale również dla ich dowództw wojskowych. Oni to w tym widzą po prostu zagrożenie takie, o jakim mówiłem w odniesieniu do tych czasów wcześniejszych, czyli do wieku XVIII i początku wieku XIX. Ta sytuacja jest z punktu widzenia zarówno Rosji, już teraz ZSRR i Niemiec, sytuacją idealną. I, i dlatego ja osobiście. Pakt Ribbentrop-Mołotow e, postrzegam w tym kontekście. To znaczy obydwa mocarstwa bardzo chciałyby przywrócić status quo z roku 1871. Ta sytuacja jest dokładnie taka sama. Czy za Stalina podstawimy Aleksandra, a za Ribbentropa Napoleona, e, No to to jest właściwie tylko kwestia techniczna. To jest właściwie to samo. Mocarstw, wielkie mocarstwa... E, które mają wpływ na losy regionu bałtyckiego, chcą podzielić między siebie swoje strefy wpływów, tak żeby było im najwygodniej. Losy tych mniejszych państw się tutaj nie liczą. I faktycznie rzecz biorąc, jeśli porównamy tę mapę z. A tutaj ją wkleiłem, ale tu Państwu przecież wygodniej pokazać tę. To jest to samo. Jeżeli popatrzymy na granice z roku powiedzmy tego 1800, o, 1900 i z roku 1939, już po aneksji obszarów Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, częściowo również Finlandii, to okaże się, że, te, że to jest właściwie bardzo, te, te dwie mapy są bardzo zbliżone do siebie. Natomiast jak na sprawę Finlandii patrzą w okresie międzywojennym sami Finowie i jak patrzą również Szwedzi? Co najmniej do, od, połowy, od, połowy, przynajmniej, przynajmniej od połowy lat 30. XX wieku. Ja uważam, że nawet wcześniej w latach 20., na początku lat 20. w Finlandii konkurowały ze sobą trzy Konkurowali zwolennicy trzech opcji polityki zagranicznej tego nowo utworzonego, nowo powstałego, niepodległego państwa, chociaż Finowie czy fińskiej fiński historiografii mam również taką teorię, dobrze moim zdaniem uzasadnioną, że właściwie Finlandia już wcześniej była państwem, no tym wielkim właśnie księstwem, które cieszyło się znacznym stopniem niezależności. I właściwie niepodległa Finlandia jest w znacznym mierze kontynuatorem, kontynuatorem Wielkiego Księstwa Finlandii. No ale jeżeli powstaje państwo niepodległe, no to ono też musi jakoś określić swoją politykę zagraniczną. I tak jak wspomniałem, na początku lat, lat 20. były to trzy opcje. Jedna opcja to była. Współpraca wszystkich tak zwanych państw sukcesyjnych Rosji w tym regionie, czyli Finlandii, Litwy, Łotwy, Estonii i Polski, ona okazała się niemożliwa z dwóch powodów. To znaczy, jednym powodem było, był spór polsko-litewski, i wtedy ten blok tych państw nadbałtyckich, e, jego funkcjonalność była, no, naj, najdelikatniej mówiąc, mocno ograniczona. Taka próba była, stworzenia tego bloku była podjęta przez dyplomację polską, tak zwane porozumienie w Warszawie z 1923 roku, które rozpadło się, dlatego że Finlandia właśnie go nie ratyfikowała. W górę wzięli zwolennicy dwóch pozostałych opcji, to znaczy jedna to była współpraca z Niemcami jako tej przeciwwagi w regionie Morza Bałtyckiego dla sowieckiego. Czy radzieckiego ekspansjonizmu. A druga z, z tych pozostałych opcji to była opcja um, skandynawska, by um, Finlandię jakoś związać z um, neutralnymi um, państwami skandynawskimi. Um, do czego zresztą te państwa się wcale nie, nie za bardzo nie paliły, no bo pozdawały sobie sprawę z tego, że Finlandia jest krajem, który ma tą długą granicę ze Związkiem Radzieckim, który ma, czy jeszcze właściwie z Rosją Radziecką, który i przez to te bliskie związki z tym krajem mogą dać taki rezultat, że kraje skandynawskie zostaną jakoś uwikłane w konflikt właśnie z, z, z Rosją. Natomiast dla Szwecji Finlandia. Zawsze była buforem przed ekspansją Związku Radzieckiego. Tutaj posłużyłem się ilustracją szwedzkich ochotników już z czasu wojny zimowej, czyli tej wojny, tej inwazji radzieckiej na Finlandię z lat 39-40. No nie bez przyczyny, 10, niemal 10 tysięcy ochotników znalazło się w Szwecji, którzy byli gotowi bronić Finlandii, no również dlatego, że w Szwedzi zdawali sobie sprawę z tego, że no lepiej trzymać tę Rosję na dystans tam niech ona sobie będzie za tą Finlandią, ale między Rosją a Finlandią, a Szwecją lepiej, żeby ta Finlandia istniała. Natomiast tutaj również chciałem Państwu pokazać jeszcze jedną sprawę. Mogą Państwo tutaj zobaczyć zdjęcie premiera Finlandii później w okresie II wojny światowej. Był on ambasadorem Finlandii w Berlinie, co też pokazuje, jaką wagę Finlandia przykładała do związków z Niemcami. Były premier zostaje ambasadorem w, w innym kraju Tojewokiwi Mekki. Który w roku 1935, w czasie swojego przemówienia, które zazwyczaj premier albo prezydent wygłaszają w Dniu Niepodległości, rocznicy ogłoszenia niepodległości, proszę, proszę zwrócić uwagę, że używam określenia ogłoszenia ani uzyskania niepodległości, czyli 6 grudnia, tym razem roku 1935, wyraźnie powiedział, że celem Finlandii jest wejście do bloku państw skandynawskich, neutralnych, że to jest e, polityczny cel Finlandii. Ja tutaj też pokazuję jedną przypadkowo wybraną okładkę książki dotyczącą, e, która mówi o historii Skandynawii. Finom udało się w ciągu następnych dziesięcioleci, już po II wojnie światowej, e, dokonać pewnego e, zabiegu, który wydawałby się właściwie niemożliwy. To znaczy, Przekonać właściwie międzynarodową opinię publiczną i wielu polityków, że nie jest już częścią Europy Środkowej czy Wschodniej. Może zostaniemy przy określeniu Europy Środkowej, to znaczy, że Finlandia nie jest już tą najbardziej na północ, wysunięty, najbardziej na północ wysuniętym krajem sukcesyjnym Rosji. Że nie jest częścią właśnie tej, tą północną częścią Europy, szeroko rozumianej Europy Środkowej, ale że stała się częścią Skandynawii. I e, bar, bardzo często, e, jeśli, jeśli widzimy różnego rodzaju publikacje dotyczące Skandynawii, również widzimy, że w tych publikacjach pojawia się Finlandia. Przecież Finlandia nie jest, nie jest częścią Skandynawii. Pod żadnym, pod żadnym względem. To znaczy, nie jest pod względem geograficznym, nie jest częścią półwyspu skandynawskiego, nie jest pod względem etnicznym, bo przecież Finowie nie są, e, nie są Nordykami. E, właściwie można powiedzieć, że jest to taka część, e, nowa część Skandynawii. To znaczy, że w tym sensie właśnie tej neutralności, tej. E, a pewnych związków o charakterze nie tylko politycznym, ale też gospodarczym, o charakterze społecznym. Ta integracja północy Europy zaczęła się dosyć wcześniej, już w roku 1919 przez Radę, Radę, Nordycką, przez znoszenie wiz pomiędzy tymi krajami, ale przecież tak na dobrą sprawę, Finlandia nie jest częścią Skandynawii. II wojna światowa dla Finlandii składa się z dwóch, a właściwie z trzech części. Rok 1939 40 to jest ta część pierwsza, czyli ta chwalebna obrona przeciw, przeciw ekspansji radzieckiej, wojna zimowa, no później jest ta druga część 1941-1944, czyli tak zwana wojna kontynuacyjna Jatkosota nazwana tak Finlandii dlatego, by podkreślić, że bez wojny zimowej nie byłoby jej kontynuacji. I to jest dosyć, dosyć wygodna interpretacja, dlatego że pokazuje, że tak, no to wyście Rosjanie na nas napadli, a my w roku 1941 wykorzystaliśmy tylko okazję po to, żeby odzyskać to, co nasze. No, była jeszcze trzecia część w roku... Pod koniec roku 1944, kiedy Finowie zostali zmuszeni na mocy postanowień Rozajmu z Niemcami do tego, by usunąć wojska niemieckie z własnego terytorium. I to była ta trzecia fińska wojna w okresie II wojny światowej, tak zwana wojna w Laponii, no bo ona toczyła się daleko na północ położonych rejonach z wojskami niemieckimi. Tak. No ale właśnie w czasie II wojny światowej, jeżeli chodzi o te relacje ze Związkiem Radzieckim, co właściwie się stało? Co obroniono? Na pewno obroniono niepodległość demokracji. Co stracono? No, tereny położone w Kareli, tutaj położone w centrum i później w roku 44 również to wyjście na, na Morze Arktyczne czyli tereny położone na Dalekiej Północy, bo musimy tutaj, muszę Państwu przypomnieć, że w okresie międzywojennym Finlandia była również, była państwem mającym dostęp do dwóch mórz, nie tylko do Morza Bałtyckiego, ale też do Morza Arktycznego. No Norwegia nie miała granicy ze Związkiem Radzieckim w okresie międzywojennym. Natomiast co właściwie uzyskał Związek Radziecki? Za cenę Olbrzymich strat i, i no, silnego zaangażowania w tym rejonie. Przede wszystkim właściwie, o czym Finowie lubią zapominać, bo zapomi zapomniawszy o, o tej sprawie, o której za chwilę powiem, mogą bardziej pokazać, jak, jak zostali skrzywdzeni przez, przez Związek Radziecki. Proszę zobaczyć. Granica, która została ustanowiona pierwszy raz w roku 1940 w pokoju moskiewskim, a później w 1944 na mocy porozumienia rozejmowego potwierdzonego w 1947 roku w traktacie pokojowym zawartym w Paryżu, Związek Radziecki uzyskał granicę, która mniej więcej odpowiada granicy uzyskanej przez Cesarstwo Rosyjskie w roku 1721. Nawet rejony, które Rosjanie zajęli w roku 1743, one przecież wchodzą dzisiaj, e, e, oceniają się w granicach Finlandii. Więc właściwie ten zysk, mimo że to się właśnie mówi 11% terytorium, e, ważne obszary ze względów gospodarczych e, zostały utracone, ale jeśli spojrzy się na te dwie mapy, to właściwie można powiedzieć, że, że Związek Radziecki wcale dużo nie uzyskał. No, uzyskał tutaj. No wtedy w XVIII wieku ta część również nie wchodziła w granice, nie znajdowała się w granicach Finlandii. No więc widzimy, że te zyski terytorialne Rosji, one były w najlepszym przypadku ograniczone. Finą naprawdę udało się nawet w czasie ostatecznie przegranej wojny zimowej i ostatecznie przegranej II wojny światowej, udało się jednak zachować um, no właściwie zdecydowaną większość swojego terytorium, która nigdy nie była um, przez nikogo kontestowana w sensie. W sensie e, przyna, przynależności do obcego państwa. Oczywiście Finlandia była jako taka tą częścią e, cesarstwa rosyjskiego, no ale była tą autonomiczną e, częścią imperium, więc, e, więc e, tego obszaru, e, ten obszar został nietknięty. E, jaka była cena? Z, z, z radzieckiego, rosyjskiego punktu widzenia. W czasie II wojny światowej na Finlandii czy na froncie fińskim Rosjanie stracili ostrożnie, szacując, 327 tysięcy zabitych. No i musieli jednak, musieli. Tak sobie skalkulowali, że opłaca im się zrezygnować z sowietyzacji w Finlandii ale i uznać jej demokratyczny charakter, ale o tym będę mówił jeszcze za chwilkę. Między ZSRR neutralną Szwecją i NATO. Dla Finlandii Szwecja zawsze była oparciem niepodległej Finlandii, Szwecja była zawsze oparciem w polityce zagranicznej. To był ten łącznik ze Skandynawią i z Europą Zachodnią. W okresie już po II wojnie światowej, właściwie Finowie zawsze konsultowali swoje jakieś istotne, Decyzje, w, jeżeli chodzi o sprawy polityki zagranicznej z rządem w Sztokholmie. Zawsze tak było. To, że w tej chwili była ta próba wspólnego aplikowania do NATO, dla mnie to w ogóle nie jest żadnym zaskoczeniem, ale o tym też może jeszcze później troszeczkę powiem. Na to to była głównie współpraca z może inaczej, NATO to było spojrzenie na to, jak wobec Finlandii będą zachowywały się takie państwa, jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, szczególnie w tym okresie powojennym, kiedy cały czas no, mamy do, mieliśmy do czynienia z postrzeganiem tych państw, ja tu mówię bardziej o Wielkiej Brytanii niż Stanów Zjednoczonych, jako wielkich mocarstw, no bo Stany Zjednoczone stają się tym supermocarstwem, no, a Wielka Brytania jeszcze tradycyjnie jest uważana za to mocarstwo, które no tak jak w wieku XIX czy w pierwszej połowie wieku XX przed II wojną światową. No i do NATO należą też dwa państwa skandynawskie, czyli Norwegia i Dania. Jest to, NATO jest jakimś punktem odniesienia, ale bez złudzeń. Finowie wiedzieli, że w razie konfliktu wschód-zachód zostaną sami. Ja niedawno właśnie Wczoraj czy przedwczoraj został opublikowany taki mój artykuł, w którym zająłem się kwestią reakcji w Finlandii na wybuch wojny koreańskiej. Postrzegany przez pryzmat dokumentów wyprodukowanych, jeśli można tak powiedzieć, przez ambasadę amerykańską w Helsinkach. No i również tam zajmuję się taką kwestią, a co Amerykanie na. NATO, na to, na kwestię ewentualnego na przykład wkroczenia wojsk radzieckich do Finlandii w okresie, początkowym okresie wojny koreańskiej. Tam dyplomaci amerykańscy i w Waszyngtonie, i w Helsinkach, w swoich wewnętrznych dyskusjach, ale nie tylko w swoich wewnętrznych dyskusjach, również w dyskusjach z członkami rządu fińskiego, mówili wprost: My nic nie możemy zrobić. Wasz kraj. Jest krajem leżącym na peryferiach, w odległym zakątku Europy. No jeszcze jest to Morze Bałtyckie, co też utrudnia ewentualnie udzielenie Wam jakiejś pomocy. My Wam udzielimy pomocy dyplomatycznej, wesprzemy Was moralnie. Jeżeli zdecydujecie się stanąć do walki z Rosjanami, no to my jesteśmy jak najbardziej za, ale oprócz tego my nie możemy nic zrobić. Ja, ja tu przyjmuję. Rzeczywiście Stany Zjednoczone, czy nawet NATO, jako takie w tych w początku lat 50. czy w latach 50. ale też i później, nie miało wielkiego pola manewru. Cóż można, w jaki sposób można było realistycznie podchodząc do rzeczy, pomóc Finlandii? Żaden. Najlepszą polityką więc dla Finlandii było ścisłe wypełnianie dwóch postanowień dwóch Dokumentów. No, traktatu pokojowego z roku 1947 i porozumienia o przyjaźni i pomocy wzajemnej z roku 1948 ze Związkiem Radzieckim, który jednak, ma Państwo tutaj nawet, mogą sobie zobaczyć, jak wyglądał oryginał tego porozumienia które jednak różniło się w znacznym stopniu od e, podobnych z nazwy porozumień zawartych przez Związek Radziecki z e, państwami satelickimi w Europie Środkowej. E, głównym jego, on było dosyć, właściwie Państwo widzą cały ten traktat, bo on był sformułowany na jednej stronie, tam chyba było sześć, sześć, pół, sześć paragrafów. Najważniejszym postanowieniem było to, że, że Finlandia zobowiązuje się do obrony swojego terytorium. Przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz, e, przede wszystkim taką, która miałaby na celu przeprowadzenie z, Finlandii, z terytorium Finlandii ataku na Związek Radziecki, czyli znowu ataku na Leningrad, można powiedzieć. E, no, pamiętajmy, że w Leningradzie mieszka więcej ludzi niż w całej Finlandii. E, więc tu znowu e, widzimy też i pewną ciągłość w rosyjskiej myśli, w rosyjskich doktrynach wojskowych. To jest cały czas ten sam problem. Okej, okay, niech ci Finowie rządzą się sami, ale my musimy kontrolować nawet nie do końca politycznie, bardziej jeżeli chodzi o sprawy wojskowe, co tam się dzieje, bo, to, bo ta Finlandia może być tym, tą trampoliną, z której ten niedobry Zachód. Dokona jakiejś agresji przeciwko Związkowi Radzieckiemu, ze szczególnym uwzględnieniem wyjścia na Bałtyk, ze szczególnym uwzględnieniem Leningradu. Tak więc można powiedzieć, że to, co stało się z Finlandią po II wojnie światowej, było z kolei przywróceniem do pewnego stopnia sytuacji z okresu Wielkiego Księstwa Finlandii. Finlandia była ograniczona, jeżeli chodzi o możliwości rozwijania swojej polityki zagranicznej. Po prostu w Helsinkach musiano brać pod uwagę radziecki punkt widzenia i radziecką rację stanu, ale władza nad krajem została w fińskich rękach i nie były to, były to ręce komunistów. Dlaczego tak się stało? No Między innymi dlatego, że w 1944 roku Finom udało się odeprzeć. Radziecki atak, potężną ofensywę w czerwcu, lipcu 1944 roku, kiedy Rosjanie skoncentrowali tam na froncie fińskim ponad 400 tysięcy żołnierzy, Finom udało się nie wpuścić ich na terytorium własnego kraju a później Rosjanie po prostu, Stalin zdecydował, ach okej, okay, ta, ta Finlandia ta nie jest w tym momencie aż taka ważna, najważniejszy jest kierunek berliński, tam Rumunia, Węgry, tam trzeba zabrać wojsko i Finowie ten moment wykorzystali po prostu do negocjacji rozejmowych, no a że armia fińska nie była skomunizowana, tak na przykład jak armia czechosłowacka, gdzie przecież też armii radzieckiej nie było po II wojnie światowej na terytorium Czechosłowacji, a jednak Czechosłowacja została Została krajem komunistycznym, no między innymi właśnie dlatego, że, że siły zbrojne Finlandii, no to była ta siła zdecydowanie antykomunistyczna. Mówię tu oczywiście to też w największym skrócie to jest zresztą ciekawy temat sam w sobie. No właśnie, Finlandia w NATO jak to się mogło stać? Ja bym pokazał tutaj pewną, pewną drogę w Finlandii od, od neutralności przez bezaliansowość do ubiegania się o członkostwo w NATO. Ja będę już powoli kończył, bo to już godzinę gadam. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie pociągnie za ucho, ale powiedzmy, że jeszcze. Mam nadzieję, że jeszcze 5 do 10 minut Państwo ze mną wytrzymają. Pod okresie tej polityki która dzisiaj znana jest jako linia wiego kekonena czyli tej właśnie polityki wypełniania w 100% postanowień przede wszystkim traktatu z 1948 roku, czyli pewnej zależności od Związku Radzieckiego, Mamy lata 86-2012, które ja traktuję jako pewien okres przejściowy. To znaczy, Finowie już wypowiadają, czy raczej nie przedłużają traktatu z 1948 roku. On zostaje na początku lat 90. zastąpiony traktatem o dobrym sąsiedztwie, ale oni pamiętają o przeszłości. I dzisiaj w Finlandii uważa się, że na przykład okres prezydentury Borysa Jelcyna to był zmarnowany moment, kiedy Finlandia mogła ostatecznie zerwać z polityką, z tak zwaną polityką Finlandyzacji, to właśnie tej, która polegała na, na respektowaniu radzieckiej radzieckiej racji stanów w polityce zagranicznej Finlandii i zgadzaniu się z nią, że no, my nie mamy wyjścia, musimy jesteśmy jakoś tam krajem zależnym, może coraz mniej, ale jednak. I lepiej tego niedźwiedzia na wschodzie nie drażnić. Jak my nie będziemy jego drażnić, to on nam da spokój. I te trzy prezydentury, czyli prezydentury prezydenta Koivisto, później prezydenta Ahtisari i pani prezydent Halonen, ja traktuję jako pewien okres przejściowy w tym podejściu Finlandii do kwestii własnego bezpieczeństwa. Oczywiście na to myślenie fińskie o własnym bezpieczeństwie mają wpływ, czy miały wpływ wydarzenia na arenie międzynarodowej, no szczególnie to, co już działo się w wieku XXI. Ja tutaj pokazuję, że rok 2007, 2008, 2014, 2015 i wreszcie 22 to są takie kamienie milowe, czyli zaczęło się od cyberataku na Estonię. To ciekawe, że dzisiaj prawie wszyscy fińscy specjaliści od cyberbezpieczeństwa jeżdżą na szkolenie do Estonii. To jest... Stały punkt programu ich wszystkich e, specjalistów w tym zakresie. Bo Estończycy przerobili cyberatak na, własnym, na własnej skórze i najlepiej się od nich uczyć, jak przeciwdziałać czy zapobiegać. No jest rok 2007-2008, czyli cyberatak na Estonię, czyli agresja rosyjska na Gruzję. Później 2014, czyli ta pierwsza agresja przeciwko Ukrainie, aneksja Krymu. 2015 tutaj rok miał bardzo duże znaczenie, czyli tutaj 2015 rok symbolizują te rowery, czyli kryzys migracyjny wywołany przez Rosję na granicy z Finlandią, też również z Norwegią. Dlaczego rowery? Bo tę granicę fińsko-radziecką, też norwesko-radziecką nie można jej przejść. Można ją przejechać. Można ją przejechać rowerem, ale trzeba przejechać. No, i nagle na punktach granicznych fińskich pojawiło się kilkanaście tysięcy migrantów z Azji Środkowej, z Bliskiego Wschodu, którzy przyjechali tam na rowerach. No, bez e, rosyjskiej pomocy oni by tam nigdy nie dotarli. Wtedy Finowie sobie zdali sprawę, że ten no. rok 2015 to była, to była taka takie ostrzeżenie, właściwie nie wiadomo dlaczego, wystosowane pod adresem ich kraju i że Rosja zawsze może. Może um, próbować zdestabilizować ich kraj, na przykład, bo zaczęli się sami a co się stanie, jeśli to będzie nie 15 tysięcy, a 250 tysięcy? Przecież my, nasz kraj to jest tylko 5,5 miliona ludzi. Jak my sobie poradzimy z taką jednorazową, na przykład, falą migracyjną? I wtedy też w Finlandii zdano sobie sprawę, że jeżeli ktoś w Moskwie, strknie palcami, to ich kilkudziesięcioletnie starania o to, żeby stać się uznaną częścią Europy północnej, skandynawskiej, mogą zostać unieważnione w ciągu jednej nocy, że Finlandia wróci nagle do Europy Środkowej. I to ich bardzo wystraszyło. No i wreszcie rok 2022, czyli ta ostatnia, czy początek wojny już tej, jak to się teraz ładnie mówi, pełnoskalowej z rosyjskiego z Ukrainą. I w latach 2015, czyli 18, czyli już po tym kryzysie migracyjnym, czyli po tym, kiedy już wydarzyły się te wszystkie cztery sprawy, jeszcze przed wojną <laughs> rosyjsko-ukraińską, został określony pewien kierunek działań. Tutaj mają Państwo <laughs> na zdjęciu dowódcę floty szwedzkiej razem z dowódcą z wiceadmirałem Tajpalusem, e, ówczesnym dowódcą floty fińskiej. Ja brałem udział w takiej e, konferencji. E, wiesz, ona się odbyła waza, na pół, no, w połowie, ale z punktu widzenia Helsinek, to już daleko na północy Finlandii. A na nią przybył również dowódca Piątej Floty Amerykańskiej. A że akurat byłem jedynym ambasadorem, to siedziałem z nimi przy stole. I zauważyłem, że oni po prostu rozmawiają ze sobą w taki sposób, jakby sprawy współpracy wojskowej już dawno zostały, zostały ustalone. Co jest zresztą prawdą, ale wiedzą Państwo, kiedy to się przeżyje na własnej skórze i widzi się, jak ci wojskowi rozmawiają ze sobą, to jest trochę inne wrażenie ja sobie wtedy też zdałem sprawę, że te grupy bojowe fińsko-szwedzkie, które już istniały, na przykład grupa bojowa marynarki wojennej, no tutaj jest jej nawet logo, że to współdziałanie z, wynikające na przykład z zawieranych przez Finlandię dwustronnych umów i ze Szwecją, i ze Stanami Zjednoczonymi, i z Wielką Brytanią, i z Holandią, i z Niemcami, i też z Polską, no że to już jest daleko idąca sprawa. No i w 2000... W 17 czy 18 roku zainaugurowana zostało, zostało została działalność centrum do spraw zagrożeń hybrydowych w Helsinkach. Ja nie przeceniałbym istnienia tej instytucji z takiego powodu, że jest to wspólna inicjatywa Unii Europejskiej i NATO i do dzisiaj tak naprawdę ci wojskowi nie bardzo wiedzą jak z tymi cywilami rozmawiać i, i, i to centrum, no ono istnieje, ma tam jakąś działalność, ale dosyć taką powiedziałbym ograniczoną, ale Tutaj jakby ta sprawa działalności tej, tej instytucji jest drugorzędna. Najważniejsze było to, co, co przywódcy fiński, fińscy prezydent ministro, premier Sipila, ale również sekretarz generalny NATO, ale również szefowa, pani Mogherini szefowa dyplomacji dyplomacji Unii Europejskiej. Co wtedy powiedziano w czasie tej, tej tej uroczystości inauguracyjnej. Przede wszystkim Finstry politycy powiedzieli wprost, że Rosja jest przeciwnikiem. Jak byłem obecny, no, muszę się przyjrzeć na tej fotografii, o jest, tutaj na samym końcu. E, e, słuchałem jako historyk zajmujący się dziejami Finlandii z coraz większymi oczami. Dlatego, że Finowie dotąd byli bardzo ostrożni w jakichkolwiek wypowiedziach dotyczących Rosji. A tutaj powiedzieli chińscy przywódcy otwartym tekstem, Rosja jest przeciwnikiem, jest wrogiem, jest państwem niebezpiecznym i musimy coś z tym zrobić. No i rok 2022 to podjęcie decyzji po agresji, po agresji Rosji na Ukrainę. Nie bez przyczyny panią premier Marin pokazuje tutaj w takim, na takim zdjęciu no dość frywolnym, powiedzmy. Nie chodzi mi o to, żeby państwa tutaj szokować, chodzi mi o to, żeby pokazać, że w Finlandii doszło też do zmiany pokoleniowej. Doszli do, do głosu politycy, którzy nie mieli do czynienia z polityką Finlandyzacji, którzy e, tą, tę zależność tej zależności od Rosji nie poczuli na własnej skórze, ale oni zostali też wsparci przez polityków starszego pokolenia, no, na przykład przez pana prezydenta Niemisto. I dlatego ta decyzja mogła zostać podjęta. Względnie szybko i bez, bez jakichś wielkich dyskusji. Część Finów uważa, że oni się zgadzają na członkostwo w NATO, ale po ich, w tradycji politycznej ich kraju to jednak nie jest tak, że taką decyzję podejmuje się tak szybko, że czas na debatę powinien być większy. No i to tutaj odczuli pewien dyskomfort, co też pokazuje, jak Finowie postrzegają, życie polityczne własnego kraju. To jest pewien transparentny proces, który musi się toczyć z uwzględnieniem wielu głosów, również takich, również głosów kontrowersyjnych, a przede wszystkim ta decyzja musi być podjęta w sposób absolutnie transparentny. Z tego powodu ja spotykałem się z takimi głosami, że no za mało czasu ta decyzja tak nie do końca była podjęta, jak należy. Natomiast no, podjęta została wspólnie ze Szwecją, co pokazuje, jak ważnym elementem polityki fińskiej jest wciąż ta tradycyjna, te tradycyjne związki ze Szwecją. Natomiast ja osobiście uważam, to być może pojawi się jakiś z Państwa pytań, że ten ruch Zwią po, związany z rozdzieleniem ostatecznie tych wniosków, był doskonałym pomysłem i również nie wierzę, żeby on został podjęty bez konsultacji na szczeblu, na najwyższym szczeblu. Uważam, że dobrze się stało. Przede wszystkim to pod, pod ścianą postawiło Węgrów, a z Turcją sprawa zostanie, moim zdaniem, do końca roku jakoś tam załatwiona. No i chyba tyle, chciałem Państwu o tym powiedzieć. Dziękuję za uwagę. I to jest mnie stas. Jeśli państwo mają pytania, proszę bardzo. Bardzo dziękujemy Panu za wykład. Bardzo dużo ciekawych rzeczy można było się dowiedzieć o historii, a tym bardziej chyba co najbardziej się rzuca w oczy to coś takiego, że polityka i chęć Rosji się niewiele zmieniło. Zgodziłbym się z, z tą opinią, z tym, że prawdopodobnie zmienią się możliwości. A jeśli mogę tak już zupełnie na zakończenie jedno zdanie powiedzieć, to może to, że jeśli spojrzymy na tę mapę z 1323 roku, bo to jest terytorium Finlandii, ich wschodnia granica po pokoju w Nytteborgu, pomiędzy Szwecją a Nowogrodem Wielkim. Nie ta, ta granica była granicą nie tylko państwową, ale ta granica była granicą kręgów cywilizacyjnych. kręgu zachodniego, łacińskiego i kręgu wschodniego Kościoła prawosławnego, tego bizantyjskiego kręgu cywilizacyjnego. I w jakimś sensie można powiedzieć, że historia zatoczyła krąg, bo dzisiaj granica wschodnia Finlandii jest również być może, sta znaczy jest i być może będzie Nadal bo na to wygląda granicą nie tylko państwową, polityczną, ale granicą pomiędzy kręgami cywilizacyjnymi, pomiędzy, pomiędzy cywilizacją zachodnią, pomiędzy cywilizacją, która, dla której ważne są wartości demokratyczne, wolny rynek itd., itd., a cywilizacją tego ruskiego miru, która mam nadzieję, właśnie bankrutuje. Chciałem panu bardzo podziękować za wykład w imieniu widzów Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz pozostałych osób, które oglądają później to wszystko z beczki, krótko mówiąc. Także bardzo panu dziękuję za wykład. Tutaj pytań żadnych nie mamy na czacie. Także bardzo. Dziękuję. W takim bądź razie bardzo państwu dziękuję. Dziękuję pani profesor Pańkow i panu również za. Nadzorowanie tego, co ja tam wygadywałem, i pomoc techniczną, i no, mam nadzieję, że jakoś Państwu e, trochę te, te sprawy fińskie, tego kraju położonego między, między Szwecją a Rosją, między wschodem a zachodem, e, przybliżyłem. Mogę jeszcze tak pro suła zareklamować, że właśnie ukazał się. Nowy numer studiów europejskich, którego miałem zaszczyt być redaktorem, który jest całkowicie poświęcony Finlandii, różnym, różnym sprawom związanym z tym z tym krajem. Jeśli są Państwo pewnie głównie z Warszawy, a także chyba mogę to zareklamować i, i polecić, że warto zdobyć egzemplarz i sobie trochę poczytać. Jedyna niedogodność, że. Publikacja ukazała się w języku angielskim. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację tego wykładu i przede wszystkim Państwu, którzy zechcieli poświęcić nieco swojego czasu na wysłuchanie moich skromnych uwag na temat właśnie tego kraju północnego. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję, do widzenia.